Podnieście go! Zabrzmiał zwierzęcy głos. Mocne ręce schwyciły oszołomionego Ronina za ramiona i uniosły go na nogi. Na jego twarz nagle polała się woda, przywracając mu przytomność. Jego ręka! Ta! Jeden z trzymających Ronina uniósł jego lewe ramię. Ktoś złapał jego dłoń, uchwycił mały palec. Ronin krzyknął, kiedy pękła kość. Gwałtownie otworzył oczy. Odkrył, że spogląda w twarz starego orka, którą wyraźnie poznaczyły lata wojowania. Ork nie wyglądał na zadowolonego z cierpienia człowieka, a raczej na zniecierpliwionego. Jakby wolał być gdzie indziej, zajmując się ważniejszymi sprawami. Człowieku! Zabrzmiało to jak przekleństwo. Masz jedną szansę, aby przeżyć. Gdzie jest reszta twojej drużyny? Nie. Ronin zakaszlał. Ból złamanego palca wciąż przeżywał jego ciało. Jestem sam. Uważasz mnie za głupca? Chrząknął przywódca. Uważasz Nekrosa za głupca? Ile jeszcze palców ci pozostało, co? Pociągnął za ten obok złamanego. Wiele kości w ciele. Wiele kości do połamania. Ronin myślał najszybciej, jak mu na to pozwalał ból. Już poinformował orka, że przybył sam. Lecz to go najwyraźniej nie zaspokoiło. Co chciał usłyszeć Nekros? Że góra została zaatakowana przez armię? Czy to by go zadowoliło? Oczywiście może to utrzymać Ronina przy życiu, dopóki nie wymyśli jakiegoś sposobu ucieczki. Wciąż nie wiedział, co się stało. Prócz tego, że mimo całej swojej ostrożności w jakiś sposób został oszukany przez skrzydło śmierci. Najwyraźniej Smok chciał, żeby maga odnaleziono, ale dlaczego? Miało to mniej więcej tyle sensu, jak pragnienie Nekrosa, żeby usłyszeć o obcych żołnierzach wojącających się po jego fortecy. Ronin uznał, że o niejasnych planach skrzydeł śmierci pomyśli później. Teraz najważniejsze było własne życie. Nie. Nie, proszę, inni. Nie jestem pewien, gdzie są. Rozdzieliliśmy się. Rozdzieliście? Nie wierzę. Przybyłeś po nią, prawda? Przybyłeś po Królową Smoków. To jest twoja misja, czarodzieju. Wiem o tym. Nekros pochylił się nad nim, a jego oddech sprawił, że Ronin niemal ponownie stracił przytomność. Moi szpiedzy słyszeli. Słyszałeś, prawda, Krylu? O tak, panie Nekrosie. Słyszałem wszystko. Ronin spróbował spojrzeć za orka, ale Nekros nie pozwolił mu zobaczyć tego, który mówił. Tam głos jednak mówił wiele o tożsamości szpiega, zwłaszcza, że ten Kryl musiał być goblinem, którego wcześniej słyszał. Mówię do ciebie, człowieku. Przybyłeś po smoka, prawda? Nekros nagle spoliczkował go, pozostawiając troszkę krwi spływającą z kącika ust Ronina. Zaraz pójdzie następny palec. Przybyliście uwolnić smoka. Zanim wasze armie dotrą do Grimbaton, tak? Uznaliście, że chaos będzie wam służył, prawda? Tym razem Ronin już wiedział. Tak. Tak myśleliśmy. Powiedziałeś my. To już drugi raz. Triumfujący orczy przywódca przechylił się do tyłu. Ranny mag po raz pierwszy zobaczył okaleczoną nogę Nekrosa. Nic dziwnego, że ten potężny ork dowodził hodowlą smoków, zamiast prowadzić dziki oddział na wojnę. Widzisz, wielki Nekrosie? Grimbaton nie jest już bezpieczny. Mój wspaniały dowódca. Zabrzmiał wysoki głos goblina. Kto wie, ilu jeszcze wrogów czai się w niezliczonych tunelach? Kto wie, jak długo jeszcze, zanim wojska sojuszy wyruszam na ciebie, a prowadzić ich będzie mroczny? Szkoda, że prawie wszystkie pozostałe smoki już znalazły się pod Dunalgas. Nie możesz bronić góry z takimi małymi siłami. Lepiej, jeśli wrogowie nie znajdą nas tutaj, niż gdybyśmy zmarnowali tyle cennego. Powiedz mi coś, czego nie wiem, śmieciu. Ork grubym palcem wskazał na pierś Ronina. On i jego towarzysze przybyli za późno. Nie dostaniecie smoczycy. Ani jej młodych, człowieku. Nekros już to wszystko przewidział. Nie. Kolejny policzek. Jedyną korzyścią z piekącego bólu obitej twarzy było to, że dzięki niemu czarodziej zapomniał o cierpieniu związanym ze złamanym palcem. Możesz mieć Grimbaton, człowieku, choć nie jest dużo warte. Niech cała góra spadnie wam na głowy. Nekrosie, musisz skoczyć z tym szaleństwem. Ronin poderwał głowę. Znał ten głos, choć słyszał go tylko raz wcześniej. Jego strażnicy również nań zareagowali, obracając się na tyle,
że mógł zobaczyć potężną, pokrytą łuskami postać, okrutnie skrępowaną. Ale Krztrasa, wielka królowa smoków, ledwo mogła się poruszyć. Jej kończyny, ogon, skrzydła i gardło były skrępowane. Owszem, mogła otworzyć potężną paszczę, ale tylko po to, żeby coś zjeść i z trudem powiedzieć. Uwięzienie jej nie służyło. Ronin widział wcześniej smoki, szczególnie czerwone, i łuski każdego z nich połyskiwały w specyficzny, metaliczny sposób. Te należące do Alekstrasy były matowe, wyblakłe, w wielu miejscach się obluzowały. Kiedy przyjrzał się jej gadziej twarzy, spostrzegł, że ta nie wygląda dobrze. Oczy wyglądały na wyblakłe, nie mówiąc już o ogromnym zmęczeniu. Nie potrafił sobie nawet wyobrazić, jak straszliwe było jej uwięzienie. Zmuszona do rodzenia dzieci, które jej oprawcy wyszkolą do zadawania śmierci. Prawdopodobnie nigdy nie widziała jaj, które od niej zabierano. Może nawet żałowała wszystkich istot unicestwionych przez jej potomstwo. Nie miałaś pozwolenia, by się odezwać, gadzie, warknął Nekros. Sięgnął do sakiewki przy boku i zacisnął na czymś dłoń. Ronin poczuł dreszcze, kiedy obudziła się magiczna moc o zadziwiającej wielkości. Nie wiedział, co zrobił ork, ale królowa krzyknęła z tak ogromnego bólu, że odczuli to wszyscy poza samym Nekrosem. Mimo cierpienia, Alekstrasa mówiła dalej. Tracisz energię i czas, Nekrosie. Walczysz o sprawę straconą. Z jękiem zamknęła oczy. Jej oddech przez chwilę bardzo szybki stawał się płytki, po czym powrócił do normalności. O ile można było o tym powiedzieć w jej przypadku. Tylko Zuluhen mi rozkazuje, gadzie, szepnął jednooki ork. On jest daleko. Jego dłoń wysunęła się z sakiewki. W tej samej chwili wyczuwana przez Ronina moc zniknęła gwałtownie. Ronin słyszał wiele plotek na temat tego, w jaki sposób Hordzie udawało się kontrolować tak wspaniałą istotę. Żanna jednak nie odpowiadała temu, co widział. Najwyraźniej w sakiewce znajdował się jakiś artefakt o ogromnej potędze. Czy Nekros naprawdę zrozumiał moc, którą się posługiwał? Z czymś takim na każde żądanie mógłby sam władać Hordą. Musimy schwytać pozostałych. Stary wojownik zwrócił się do strażnika stojącego przy wejściu. Gdzie znaleźliście trupa strażnika? Piąty poziom, trzeci tunel. Nekros zmarszczył czoło. Nad nim przyglądał się Roninowi, jakby ten był pięknym kawałkiem wołowiny. Robota czarodzieja. Zacznijcie szukać od piątego poziomu w górę. Nie omińcie żadnego tunelu. Jakimś sposobem zeszli z góry. Na jego brzydkiej twarzy pojawił się grymas. Może wcale nie chodzi o magię. Torgus widział gryfy. Właśnie. Reszta przybyła, kiedy skrzydła śmierci pogonił Torgusa. Skrzydła śmierci. On nie służy nikomu poza samym sobą. Powiedziała nagle Alekstrasa, otwierając szeroko oczy. W jej głosie słychać było strach, czego Ronin nie mógł jej mieć za złem. Któż nie bał się czarnego demona? Ale teraz współpracuję z ludźmi, nalegał jej oprawca. Torgus go widział. Ork wysunął dłoń do sakiewki. Może na niego też będziemy przygotowani. Ronin nie mógł powstrzymać się od patrzenia na sakiewkę i jej zawartość. Oceniając po niewyraźnym kształcie, mógł to być medalion lub dysk. Jaką mógł mieć moc, że Nekros chciał go użyć nawet przeciwko opancerzonemu behemotowi? Chcecie smoków. Nekros ponownie spojrzał na czarodzieja. I smoki dostaniecie, ale ty i Mroczni nie będziecie długo szczęśliwi, człowieku. Machnął w stronę wyjścia. Zabrać go! Zabić? Zapytał jeden ze strażników, jak się wydawało, z nadzieją w głosie. Jeszcze nie. Później będę miał do niego wiele pytań. Wiesz, gdzie go umieścić. Przyjdę później, żeby upewnić się, że nie pomoże mu nawet jego magia. Dwa potężne orki trzymające Ronina pociągnęły go do przodu z takim entuzjazmem, że mag bał się, iż wyrwał mu ramiona ze stawów. Choć wzrok miał nieco zamglony, zauważył Nekrosa odwracającego się do innego orka. Nekros zniknął z pola widzenia Ronina i pojawił się w nim ktoś inny. Goblin, którego Nekros nazywał Krylem. Mrugnął do Ronina, jakby obaj dzielili jakąś tajemnicę. Kiedy czarodziej otworzył usta, złośliwa istota potrząsnęła zbyt wielką głową i uśmiechnęła się. W ręku goblin ściskał coś mocno, co przyciągnęło uwagę człowieka. Kryl odsunął się na chwilę
Kryl odsunął na chwilę jedną dłoń. Beronin zobaczył, co niesie. Medalion skrzydeł śmierci. Podczas gdy strażnicy wyciągali go z komnaty dowódcy, zmęczony mak uświadomił sobie, jakim sposobem skrzydła śmierci zebrał tak dużo informacji o Grim Battle. Wiedział również, że Necros, niezależnie od tego, co planował, podobnie jak Ronin, postąpi dokładnie tak, jak tego chciał Czarny Smok. Veressa, która czuła się wśród lasów i wzgórz jak w domu, musiała przyznać, że w podziemiach nie była w stanie odróżnić jednego tunelu od drugiego. Jej wrodzone poczucie kierunku zawodziło, lub też fakt, że ciągle musiała pochylać głowę, za bardzo ją rozpraszał. Choć trolle od czasu do czasu używały tych korytarzy, zostały one wykute przez krasnoludy w czasach, kiedy okolice Grim Battle były częścią większej górniczej wspólnoty. To znaczyło, że Rom, Gimel, a nawet Falstad nie mieli w nich żadnych kłopotów, lecz wysoka elfka przez większość czasu musiała chodzić zgięta w pół. Bolały ją plecy i nogi, lecz zaciskała zęby, gdyż nie chciała pokazać po sobie słabości wśród tych twardych wojowników. Przecież to Veressa nalegała, żeby w ogóle tam pójść. W końcu jednak musiała zapytać: czy jesteśmy blisko? Wkrótce, już wkrótce, odrzekł Rom. Niestety, mówił to od jakiegoś czasu. To wejście, zastanawiał się Falstad. Gdzie ono w końcu jest? Tunel wychodzi w miejscu, gdzie kiedyś było punktem przeładunkowym złota, które wydobywaliśmy zresztą. Może nawet zobaczysz te tory, o ile orki nie przetopiły ich na broń. I w ten sposób możemy dostać się do środka? Ano, możecie podążyć starą drogą, nawet jeśli tory zniknęły. Są tam strażnicy, więc nie będzie to łatwe. Veressa zastanowiła się. Wspomniałeś też o smokach. Jak wysoko? Nie, smoki na niebie, pani Veressa. Lecz na ziemi? Tam właśnie robi się trudno, że tak powiem. Na ziemi? Parsnął Falstad. Tak, te ze zniszczonymi skrzydłami lub zbyt narowiste, żeby pozwolić im latać. Po tej stronie góry są dwa. Na ziemi, szepnął krasnolud Zeiri. Zupełnie inna bitwa. Rom nagle zatrzymał się, wskazując w górę. Tutaj jest, pani Veressa. Otwór. Łowczyni zmrużyła oczy, ale nawet ze swoim wyjątkowym widzeniem w ciemności nie zauważyła rzekomego otworu. Falstad najwyraźniej zauważył. Strasznie mały. Będzie ciasno. Ano! Za ciasny dla orków, więc myślą, że za ciasny dla nas. Ale jest w tym haczyk. Veressa nadal nic nie widziała. Musiała więc zadowolić się podążaniem za krasnoludami. Dopiero gdy prawie dotarli do, jak się zdawało, końca tunelu, zaczęła zauważać odrobinę światła przesączającą się z góry. Zbliżywszy się, elfka ujrzała szparę szeroką na tyle, że z trudem mogłaby przecisnąć przez nią swój miecz. Nie mówiąc już o ciele. Spojrzała z góry na przywódcę krasnoludów. Haczyk, powiadasz? Ano, haczyk polega na tym, że musisz przesunąć te kamienie, umieszczone tutaj, przez nas, żeby otworzyć większy otwór, ale z zewnątrz nie można ich uchwycić. Stamtąd wygląda to na jedną skałę. A żeby to usunąć, potrzebowaliby orków wiele razy silniejszych niż normalne. Ale wiedzą, że jesteście w podziemiach, prawda? Rom spoważnia. Ano, ale skoro mają smoki, nie muszą się nas obawiać. Droga do środka jest niebezpieczna. To musi być dla was oczywiste. Męczy nas, że jesteśmy tak blisko, a jednak nie możemy pozbyć się tych przeklętych najeźdźców. Z jakiegoś niezrozumiałego nawet dla niej powodu Veressa czuła, że krasnoludzki przywódca nie powiedział jej wszystkiego. To, co mówił, mogło być do pewnego stopnia prawdziwe, lecz jego lud nie wykorzystywał tego przejścia z jakiegoś innego powodu. Czy w przeszłości wydarzyło się coś, co sprawiło, że trzymają się od niego z daleka? Czy też rzeczywiście było tam tak niebezpiecznie? Jeśli to ostatnie, czy elfka rzeczywiście chciała ryzykować? Już się zdecydowała. Jeśli nie dla Ronina, to po to, żeby w jakiś sposób pomóc w zakończeniu tej wojny. Veressa wciąż jednak miała nadzieję, że jakimś sposobem odnajdzie żywego czarodzieja. Powinniśmy ruszać. Czy te kamienie należy usuwać według jakiegoś określonego wzoru? Rom zamrugał. Pani, musimy poczekać do zmroku. Wcześniej zostaniecie zauważeni. To równie pewne jak to, że stoję przed wami. Nie możemy czekać tak długo. Veressa nie miała pojęcia, ile godzin minęło od chwili, kiedy zostali pochwyceni przez trolle, ale z pewnością najwyżej kilka. Jeszcze tylko godzina, nic więcej, pani Veressa. Z pewnością wasze życie jest więcej warte. Tak krótkie czekanie? Łowczyni spojrzała na Falstada. Bardzo długo byłaś nieprzytomna, odpowiedział na jej niewypowiedziane pytanie. Przez jakiś czas myślałem, że nie żyjesz. Elfka próbowała się uspokoić. Dobrze, możemy poczekać.
Świetnie! Przywódca Krasnoludów ze wzgórz klasnął w ręce. Będziemy mieli czas, żeby coś zjeść i odpocząć. Z początku Wresa czuła się zbyt spięta, żeby cokolwiek przełknąć. Przyjął jednak skromny posiłek, który Gimel przyniósł jej w kilka chwil później. To, że ci biedacy dzielili z nimi swe skromne zapasy, świadczyło o głębi ich współczucia i braterstwa. Gdyby tylko krasnoludy zapragnęły, mogłyby z łatwością zabić ją i Falstada po tym, jak zajęli się trollami. Nikt poza ich grupą niczego by się nie dowiedział. Gimel zatroszczył się, żeby każdy otrzymał odpowiednią część zapasów. Rom, zabrawszy swoją porcję, powoli odszedł na bok, stwierdzając, że musi sprawdzić, czy w jednym z bocznych tuleni nie ma śladów obecności troli. Falstad jadł z apetytem. Najwyraźniej odpowiadał mu smak suszonego mięsa i owoców. Wresa jadła z mniejszym entuzjazmem, gdyż krasnoludzkie jedzenie wśród ludzi i elfów nie spłynęło z doskonałego smaku. Rozumiała, że mięso musiało być wędzone, żeby łatwiej było je przechowywać, a nawet dziwiła się, że ktoś odnalazł lub uprawiał owoce w tej ponurej krainie. Ale jej wrażliwe kubki smakowe protestowały. Jedzenie było jednak sycące, a łowczyni wiedziała, że będzie potrzebowała energii. Skończywszy swój posiłek, Wresa wstała i rozejrzała się wokół. Falstad i inne krasnoludy odpoczywali, ale niecierpliwa elfka musiała się przejść. Skrzywiła się, myśląc, że w tej chwili jej nauczyciel nazwałby ją bardzo ludzką. Większość elfów szybko wyrastała z tendencji do niecierpliwości, lecz niektórzy zachowywali tę cechę do końca życia. Ci zwykle żyli poza swoją ojczyzną lub podejmowali się zadań, które zmuszały ich do podróży w imieniu ich ludu. Może, jeśli to przeżyje, wybierze którąś z tych ścieżek. Może nawet odwiedzi Dalaran. Na szczęście dla Weresy te tunele były nieco wyższe niż te, przez które wcześniej przechodzili. Przez większość czasu elfka przechodziła przez skaliste korytarze, tylko lekko pochylona, a czasem nawet wyprostowana. Przytłumiony głos dochodzący z pewnej odległości sprawił, że się zatrzymała. Owczyni dotarła dalej niż zamierzała, tak daleko, że równie dobrze mogła znaleźć się na środku terytorium troli. Bardzo ostrożnie, nie wydając jednego dźwięku, Wresa wyciągnęła ostrze i powoli ruszyła do przodu. Głos nie brzmiał tak, jakby należał do trolla. Im bardziej się zbliżała, tym bardziej wydawało się, że zna rozmówcę, ale skąd? Nie mogłem nic poradzić na to, wielki. Nie sądziłem, że chciałeś o nich wiedzieć. Przerwał. Ano, elfia łowczyli pięknej twarzy i ciała, to ona. Kolejna przerwa. Drugi? Dziki Zeiri. Mówi, że jego wierzchowiec uciekł, kiedy schwytały ich trolle. Choć Wresa bardzo wysilała słuch, nie mogła usłyszeć drugiej części rozmowy, ale przynajmniej wiedziała już, kto mówił. Krasnolud ze wzgórz, dobrze jej znany. Rom. Więc stwierdzenie, że pójdzie przeszukać tunele, nie było do końca prawdą. Ale z kim rozmawiał i dlaczego elfka nie mogła go usłyszeć? Czy krasnolud oszalał? Rozmawiał ze sobą? Rom już nic nie mówił, tylko przyznawał, że rozumie to, co powiedział jego niesłyszalny rozmówca. Ryzykując, że zostanie odkryta, Wresa zbliżyła się do korytarza, z którego dochodził głos krasnoluda. Pochyliła się na tyle, żeby patrzeć na niego jednym okiem. Krasnolud siedział na kamieniu i patrzył w dół na swoje studzone dłonie, w których emanował szkarłatny blask. Wresa zmrużyła oczy, próbując zobaczyć to, co trzymał. Z pewnym trudem zauważyła niewielki medalion z, jak się zdawało, klejnotem po środku. Wresa nie musiała być czarodziejem, żeby rozpoznać przedmiot obdarzony mocą, stworzony przez magię. Wielcy władcy elfów używali podobnych urządzeń, żeby rozmawiać ze sobą lub ze swoimi sługami. Ale jaki czarodziej rozmawiał teraz z Romem? Krasnoludy nie były znane ze swojej sympatii do magii, ani, jeśli już o to chodzi, z sympatii do tych, którzy jej używali. Jeśli Rom był związany z czarodziejem, któremu krasnolud najwyraźniej słyszał, to czemu on i jego drużyna wciąż błąkali się po tuleach z nadzieją, że któregoś dnia będą mogli chodzić pod niebem? Ten wielki mag z pewnością mógł dla nich wiele zrobić. Co? Rzucił nagle Rom. Gdzie? Zaskakującą szybkością popatrzył w górę, prosto na nią. Wresa wycofała się, jednak wiedziała, że zareagowała za późno. Przywódca krasnoludu zauważył ją, mimo ciemności. Wyjdź tam, gdzie będę mógł cię zobaczyć! Zawołał. Kiedy zawahała się, Rom dodał. Wiem, że to ty, pani Wresso. Nie widząc powodu, dla którego miałaby się ukrywać, łowczyni wyszła na otwartą przestrzeń. Nie próbowała schować miecza do pochwy, gdyż nie była pewna, czy Rom nie jest zdrajcą swego ludu, nie mówiąc już o niej. Odkryła, że patrzy na nią z rozczarowaniem.
Myślałem, że odszedłem wystarczająco daleko, żeby nie usłyszały mnie te elfie uszy. Czemu musiałeś tu przyjść? Miałam niewinne zamiary, Romie. Chciałem się tylko przespacerować. Twoje zamiary jednak są dość wątpliwe. To nie twoja sprawa. Klejnot w medalionie zapłonął na chwilę, co zaskoczyło ich oboje. Rom lekko przechylił głowę, jakby ponownie usłuchał polecenia. Jeśli tak było, to najwyraźniej nie podobało mu się to, co usłyszał. Uważasz to za rozsądne? Dobrze, jak mówisz. Veressa zacisnęła dłoń na mieczu. Z kim rozmawiasz? Ku jej zdziwieniu Rom wyciągnął do niej rękę z medalionem. Sam ci to powie. Kiedy nie chciała przyjąć medalion, dodał: jest przyjacielem, nie wrogiem. Wciąż trzymając miecz, elfka ostrożnie wzięła medalion w wolną rękę. Oczekiwała wstrząsu lub przenikającego gorąca, lecz medalion wydawał się chłodny, nieszkodliwy. Witaj, Veressa, córko wiatru. Słowa te rozbrzmiewały echem w jej głowie. Veressa niemal upuściła medalion, nie z powodu głosu, lecz raczej dlatego, że mówca znał jej imię. Spojrzała na Roma, który wydawał się zachęcać ją do odpowiedzi. Kim jesteś? Zapytała Veressa, przesyłając swoje myśli w stronę niewidocznego rozmówcy. Nic się nie stało. Ponownie spojrzała na krasnoluda. Czy coś ci powiedział? W mojej głowie. Odpowiedziałem tak samo, ale on nic nie odpowiedział. Musisz mówić do talizmanu. Usłyszy twój głos jako myśl. W taki sam sposób mówi do ciebie. Uśmiechnął się przepraszająco. Nie wiem, dlaczego tak jest, ale tak to działa. Powracając spojrzeniem do medalionu, Veressa spróbowała ponownie. Kim jesteś? Znasz mnie dzięki wiadomościom, które posyłałem do twoich przełożonych. Jestem Krasus z Kirintory. Krasus? Tak brzmiało imię czarodzieja, który rozmawiał z elfami o tym, żeby to Veressa eskortowała Ronina do portu. Wiedziała o nim niewiele, ponad to, że jej mistrzowie z szacunkiem odpowiedzieli na jego prośbę. Veressa nie znała wielu ludzi, którzy wywierali taki wpływ na elfich panów. Znam twoje imię. Jesteś także patronem Ronina. Przerwa. Przerwa spowodowana skrępowaniem, jak oceniła Veressa. Jestem odpowiedzialny za jego podróż, tak. Wiesz, że może być więźniem orków? Wiem. Nie było to zamierzone. Niezamierzone? Veressa czuła, jak wypełnia ją zupełnie niezrozumiana wściekłość. Jego misją była tylko obserwacja, nic więcej. Tylko już dawno przestała w to wierzyć. Obserwacja? Ale czego? Lochów Grimbatów? A może miał się spotkać z krasnoludami ze wzgórz z jakiegoś powodu, którego nie podałeś? Kolejna przerwa. A potem... Sytuacja jest o wiele bardziej skomplikowana, młoda damo. I z każdą chwilą coraz bardziej się komplikuje. Na przykład twoja obecność nie była częścią planu. Powinnaś była zawrócić w porcie. Złożyłam przysięgę. Czułam, że rozciąga się poza brzegi Lordy Rom. Stojący obok niej Rom wyglądał na zagubionego. Pozbawiony sposobu, by rozmawiać z czarodziejem, mógł tylko zgadywać, co mówił Krasus i do czego mogły się odnosić odpowiedzi Veressy. Ronin ma dużo szczęścia, odrzekł w końcu Krasus. No, jeśli wciąż żyje, niemal warknęła. Ponownie czarodziej zawahał się, zanim odpowiedział. Dlaczego się tak zachowywał? Z pewnością nie obchodziło go to, co stało się z Roninem. Veressa wystarczająco dużo wiedziała o czarodziejach, ludzkich i elfich, by mieć świadomość, że wykorzystywali się wzajemnie, jeśli tylko mieli okazję. Zaskakiwało ją tylko to, że Ronin, który wydawał się jej bardzo bystry, dał się na to nabrać. Tak, jeśli wciąż żyje. Znów wahanie. Musimy zobaczyć, co da się zrobić, żeby go uwolnić. Jego odpowiedź zupełnie ją zaskoczyła. Nie spodziewała się tego po nim. Veressa, córko wiatru, wysłuchaj mnie. Popełniłem kilka błędów w ocenie z ważnych powodów. A los Ronina jest jednym z nich. Masz zamiar go odnaleźć, nieprawdaż? Tak. Nawet w górskiej fortecy orków, gdzie są też smoki? Tak. Ronin ma ogromne szczęście, że jesteś jego towarzyszką. A ja mam nadzieję, że też będę miał to szczęście. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, by pomóc ci w tej straszliwej wyprawie. Lecz całe fizyczne niebezpieczeństwo będzie oczywiście twoje. Oczywiście, odrzekła sucho elfka. Oddaj proszę talizman Romowi. Chciałbym z nim przez chwilę porozmawiać. Veressa z dużą chęcią pozbyła się narzędzia czarodzieja, oddając medalion krasnoludowi. Rom wziął go i spojrzał na Klejnot. Od czasu do czasu kiwał głową,
choć to, co mówił Krasus, najwyraźniej mu się nie spodobało. W końcu spojrzał na Weresę. Skoro uważasz to za konieczne... Zrozumiała, że te słowa były przeznaczone dla czarodzieja. Chwilę później blask klejnotu przygasł. Rom najwyraźniej nieszczęśliwie podał talizman elfce. O co chodzi? Chcę, żebyś nosiła go w trakcie podróży. Masz! Co ci to powiem? Ressa ponownie złapała przedmiot. Głos Krasusa znów zabrzmiał w jej głowie. Rom powiedział ci, że chce, żebyś go nosiła. Tak, ale ja nie chcę. Czy chcesz znaleźć Ronina? Czy chcesz go uratować? Tak, ale jestem twoją jedyną nadzieją. Łowczyni pokłóciłaby się z nim, ale tak naprawdę wiedziała, że potrzebuje jego pomocy. Sama z Falstadem nie miała zbyt wielkich szans. Zgoda. Co robimy? Załóż talizman na szyję i powróć z Romem do pozostałych. Poprowadzę ciebie i twojego towarzysza Krasnoluda przez górę do miejsca, gdzie najprawdopodobniej znajdziesz. Nie zaproponował jej wszystkiego, czego potrzebowała, ale tyle, że się zgodziła. Weressa przełożyła łańcuch przez głowę i umieściła medalion na piersi. Będziesz słyszała mnie, kiedy tego zapragnę, Weressa, córko wiatru. Rom przeszedł obok niej, już kierując się z powrotem. Chodź, tracimy czas, elfia panienko. Kiedy podążyła za nim, Krasus nadal do niej mówił. Nie zdradź nikomu, jaką moc ma ten medalion. Nie odzywaj się nawet do mnie w obecności innych, ale ci na to nie pozwolę. Tylko Rom i Gimel znają teraz moją rolę. A jaka ona jest? Nie mogła się powstrzymać przed zamruczeniem. Próbuje zachować przyszłość dla nas wszystkich. Elfka zastanawiała się nad tym, ale nic nie powiedziała. Wciąż nie ufała czarodziejowi, ale nie miała innego wyboru. Być może Krasus to wiedział, gdyż dodał: wysłuchaj mnie teraz, córko wiatru. Mogę kazać ci zrobić rzeczy, których według ciebie nie będą w interesie ciebie lub tych, na których ci zależy. Zaufaj mi, że tak będzie. Przed tobą znajdują się niebezpieczeństwa, których nie rozumiesz i którym sama nie możesz stawić czoła. A ty rozumiesz je wszystkie? Pomyślała Weressa, wiedząc, że Krasus jej nie usłyszy. Zostało jeszcze trochę czasu przed zachodem słońca. Muszę się zająć ważną sprawą. Nie opuszczaj tunelu, zanim ci na to nie pozwolę. Na razie żegnaj, Weresso, córko wiatru. Zanim mogła się sprzeciwić, jego głos ucichł. Łowczyni zaklęła pod nosem. Przyjęła wątpliwą pomoc czarodzieja, teraz musi słuchać jego poleceń. Wreszcie nie podobało się, że musiała złożyć swoje życie, nie mówiąc już o życiu Falstada, w ręce czarodzieja, który wydawał rozkazy z bezpiecznej, odległej wieży. Co gorsza, elfka właśnie złożyła swoje życie w ręce tego samego czarodzieja, który posłał Ronina na szaloną wyprawę i najwyraźniej pozostawił go samemu sobie. W trakcie wędrówki do miejsca uwięzienia Ronin ponownie stracił przytomność. Pomogli mu w tym znacząco strażnicy, którzy wykorzystywali każdą okazję, by go uderzyć lub wykręcać mu boleśnie ramiona. Tuż przed zapadnięciem w nieświadomość, ból małego palca wydawał się mu niewielki w porównaniu z tym, co mu zrobili. Teraz jednak czarodziej się obudził i napotkał koszmar. Ognistą czaszkę spoglądającą na niego ciemnymi oczodołami, uśmiechającą się złośliwie. Zaskoczony czarodziej odruchowo próbował się cofnąć jak najdalej od potwornej twarzy, ale wywołało to tylko jeszcze większy ból. Ronin odkrył, że na nadgarstkach i kostkach zaciśnięte ma kajdany. Choćby próbował z całych sił, nie mógł uciec przed demonicznym koszmarem unoszącym się tuż nad nim. Potwór jednak nie poruszył się. Ronin stopniowo przemógł swój strach i uważniej przyjrzał się nieruchomej istocie. O wiele wyższa i potężniejsza od niego. Miała na sobie, jak mu się zdawało, zbroję z płonącej kości. Złośliwy uśmiech w rzeczywistości wynikał z tego, że demon nie miał ciała na twarzy. Otaczał go ogień, ale mag nie czuł gorąca. Podejrzewał jednak, że gdyby jedna z tych płonących szkieletowych dłoni dotknęła go, byłoby to bardzo, ale to bardzo bolesne. Nie mając lepszego pomysłu, Ronin spróbował odezwać się do istoty. Czym... Kim jesteś? Brak odpowiedzi. Makabryczna istota pozostała w bezruchu. Tylko migotały płomienie. Czy słyszysz mnie? Znowu nic.
Ronin był mniej przerażony, a bardziej zainteresowany, dlatego też pochylił się do przodu, najdalej jak mu na to pozwalały łańcuchy. Wciąż podejrzliwy, poruszył jedną nogą do przodu i do tyłu. Wciąż nie uzyskał odpowiedzi. Głowa nawet nie przychyliła się w stronę poruszającej się kończyny. Choć istota wyglądała przerażająco, wydawała się być bardziej rzeźbą niż żywą istotą. Wygląd miała demoniczny, ale nie mogła być demonem. Ronin czytał o golemach, lecz żadnego nie widział, a już szczególnie takiego, który ciągle płonął. Nie wiedział jednak, co innego mogłoby to być. Czarodziej zmarszczył brwi, zastanawiając się nad możliwościami golema. Właściwie mógł się tego dowiedzieć tylko w jeden sposób, a w końcu chciał się stąd wyrwać. Próbując zignorować ból, Ronin zaczął bardzo delikatnie poruszać pozostałymi palcami w geście zaklęcia, dzięki któremu mógłby się pozbyć potwornego strażnika. Z zadziwiającą szybkością płonący golem wyciągnął rękę i uchwycił ranną dłoń czarodzieja. Jego uchwyt zupełnie ją otoczył. Przenikający ogień pochłonął człowieka. Było to jednak ogień wewnętrzny, płonący w jego duszy. Ronin krzyczał i krzyczał tak długo, aż nie był w stanie krzyczeć dalej. Ledwo przytomny, z głową przechyloną na bok, modlił się, żeby wewnętrzny ogień skończył się albo pochłonął go w całości. Golem odsunął swoją rękę. Wewnętrzny płomień przygasł. Ronin z trudem łapał dech. Udało mu się unieść głowę, żeby spojrzeć na przerażającego strażnika. Groteskowa namiastka twarzy golema patrzyła na niego zupełnie obojętna na cierpienie, które stwór właśnie zadał swojej ofierze. Niech cię piekło pochłonie. Za pleców golema doszedł czarodzieja znajomy chichot, który sprawił, że włosy stanęły mu dęba. Niegrzeczny, niegrzeczny, zabrzmiał wysoki głos. Nie baw się z ogniem, bo się poparzysz. Nie baw się z ogniem, bo się poparzysz. Ronin przechylił głowę na bok, z początku ostrożnie, kiedy jednak potworny towarzysz nie zareagował bardziej. Przy wejściu stał żylasty goblin, którego Nekros nazywał Krylem. Ten sam, który pracował też dla Skrzydeł Śmierci. Nawet teraz Kryl nosił medalion z czarnym kryształem. Czarodziej dziwił się arogancji goblina. Nekros z pewnością będzie się dziwił, dlaczego jego poddany wciąż trzyma talizman Ronina. Kryl zauważył jego spojrzenie. Pan Nekros nie zauważył, że go miałeś, człowieku, a my, gobliny, zawsze zabieramy błyskotki. No, a pewno nie chodziło tylko... Jesteś zbyt zajęty, by to zauważyć, prawda? Sprytnie, człowieku, sprytnie. A nawet gdybyś mu to powiedział, i tak by cię nie uwierzył. Biedny, biedny pan Nekros ma za dużo na głowie. Przewożenie smoków i jaj to ciężka praca, wiesz? Golem nie zareagował na obecność Kryla, co wcale nie zaskoczyło Ronina. Dopóki goblin nie próbował uwolnić więźnia, pozostawi Kryla w spokoju. A więc służysz skrzydłom śmierci? Istota skrzywiła się na chwilę. Jego polecenia wykonywałem, tak, bardzo, bardzo długo. Dlaczego tutaj przyszedłeś? Wypełniłem polecenia twojego pana, prawda? Odegrałem dobrze jego błazna, prawda? Z jakiegoś powodu... To poprawiło nastrój Krylowi. Uśmiechając się szerzej niż zwykle, odrzekł: Nie mogło być większego błazna, człowieku, gdyż zagrałeś go nie tylko dla Mrocznego Pana. Zagrałeś także dla mnie. Ronin nie mógł w to uwierzyć. Jak to zrobiłem? W jaki sposób ci służyłem? No w taki, jaki służyłeś mojemu panu, który myśli, że goblin jest tak niską istotą, że będzie służył każdemu panu bez własnego powodu. W tonie goblina pojawiła się nuta goryczy. Ale za długo służyłem. Za długo! Ronin zmarszczył czoło. Czy szalona istotka mogła mieć na myśli to, co czarodziej sądził, że miała na myśli? Chcesz zdradzić nawet smoka? Jak? Groteskowy goblin niemal podskoczył z radości. Biedny, biedny pan Nekros jest w takim stanie. Smoki trzeba przenieść. Jaja trzeba przenieść. Pokierować śmierdzącymi orkami. Mało czasu na zastanowienie, czy przypadkiem tego właśnie nie pragną inni.
Mógłby się zastanawiać, ale teraz, kiedy sojusz z pewnością atakuje od zachodu, nie ma czasu. Musi działać, musi być orkiem, wiesz. To nie ma sensu. Głupiec. Przyniosłeś mi to. Uniósł medalion, po czym udał, że się krzywi. Zniszczony w czasie upadku. Tak myśli lord skrzydła śmierci. Więzień patrzył, jak Kryl wyjmuje kamień ze środka medalionu. Kilka chwil roboty i klejnot wylądował w dłoni żelastego goblina. Uniósł go tak, żeby Ronin mógł go zobaczyć. A z nim koniec ze skrzydłami śmierci. Ronin z trudem mógł w to uwierzyć. Koniec ze skrzydłami śmierci? Masz nadzieję, że ten kamień spowoduje jego upadek? Albo zmusi go do służenia Krylowi. O tak, będzie mi służył. W głosie Kryla brzmiała czysta nienawiść. Już nie będę się płaszczył przed tym gadem. Już nie będę służącym. Planowałem to od dawna. Czekałem i patrzyłem, kiedy będzie najbardziej wrażliwy. Tak. Uwięziony czarodziej, wbrew sobie zafascynowany, wyrzucił z siebie. Ale jak? Kryl cofnął się do wejścia. Nekros zapewni sposób, choć jeszcze o tym nie wie. A to? Podrzucił kamień w powietrze i ponownie go pochwycił. To część mrocznego pana, człowieku. Łuska zamieniona w kamień przez jego magię. Tak musi być, żeby medalion zadziałał. Wiesz, co to znaczy? Mieć część smoka? Myśli Ronina pędziły. Co kiedyś słyszał? Nosić część największych smoków znaczy mieć kontrolę nad ich mocą. Ale nikt tego jeszcze nie zrobił. Sam potrzebujesz potężnej magii, żeby to zadziałało. Golem zareagował na jego nagłe podniecenie. Szczęka otworzyła się, a szkieletowata dłoń zaczęła sięgać w stronę Ronina. Czarodziej natychmiast zastygł, nawet nie oddychał. Ognista postać zatrzymała się, ale nie wycofała. Ronin nadal powstrzymywał oddech, modląc się, żeby potwór się wycofał. Kryl śmiał się z jego udręki. Ale ty jesteś teraz zajęty, człowieku. Tak mi przykro, że się narzucałem. Chciałem powiedzieć komuś o mojej chwale. Komuś to wkrótce będzie martwy. Goblin odszedł w podskokach. Muszę lecieć. Nekros będzie potrzebował mojej pomocy. O tak, będzie potrzebował. Ronin nie mógł dłużej wstrzymać oddechu. Wypuścił powietrze z nadzieją, że przerwa była wystarczająco długa. Błąd. Golem dotknął go i wszystkie myśli o zdradzieckim małym Krylu zniknęły z jego umysłu, kiedy ponownie zaczął go spalać wewnętrzny ogień. Ciemność nadeszła zbyt wolno, a jednocześnie w jakiś sposób zbyt szybko dla Veressy. Jak rozkazał Krasus, nie powiedziała nikomu o przeznaczeniu medalionu, a na prośbę Roma nawet schowała go jak najgłębiej pod ubranie. Jej płaszcz podróżny, już dość podniszczony, zakrył go w większości, choć każdy, kto bliżej się jej przyjrzał, zauważyłby przynajmniej łańcuch. Wkrótce po powrocie do drużyny Rom wziął na bok Gimela i rozmawiał z nim. Elfka zauważyła, że obaj przez chwilę spoglądali na nią. Rom najwyraźniej chciał, żeby jego zastępca dowiedział się o decyzji Krasusa. Oceniając po niezadowolonej minie drugiego krasnoluda, Gimelowi nie spodobało się to bardziej niż wodzowi. W chwili, kiedy przenikające przez otwór światło znikło, krasnoludy zaczęły metodycznie usuwać kamienie. Veressa nie widziała żadnego powodu, dla którego jeden czy drugi kamień miał być usunięty przed innym, lecz ludzie Roma byli niewzruszeni. Elfka w końcu poddała się, próbując nie myśleć o całym zmarnowanym czasie. Kiedy ostatni z kamieni został usunięty, w głowie Veressy zabrzmiał głos czarodzieja. Z początku dziwnie zmęczony. Droga na zewnątrz. Czy jest już otwarta, Veresso, córko wiatru? Musiała odwrócić się i udać, że kaszle, by odpowiedzieć: właśnie skończyli. W takim razie możecie ruszać. Gdy wyjdziesz na zewnątrz, wyjmij talizman z miejsca, gdzie go ukryłaś. To pozwoli mi wszystko obserwować. Nie odezwę się, dopóki ty i krasnolud Zeri nie wyjdziecie z tuneli. Gdy się odwróciła, podszedł do niej Falstad. Jesteś gotowa, pani Elfia, pani? Krasnoludy ze wzgórz chyba chcą się nas jak najszybciej pozbyć. W rzeczy samej. Nawet w słabym świetle widzieli, że Rom niecierpliwymi gestami zachęca ich do wyjścia. Veressa i Falstad przeszli szybko obok niego i wydostali się przez poszerzoną dziurę.
Stopa Werescy się obsunęła, ale łowczyni udało się utrzymać. Wzywał ją wiatr nad głową. Nie lubiła podziemi, miała nadzieję, że nie powróci do nich szybko. Falstad, który pierwszy dotarł na górę, wyciągnął mocną rękę, by jej pomóc. Bez trudu uniósł ją wysoko, po czym postawił obok siebie. Gdy tylko oboje wyszli, krasnoludy zaczęły zamykać otwór. Dziura zmniejszyła się gwałtownie, podczas gdy Werescy rozglądała się dookoła. I co teraz robimy? Zapytał Falstad. Spinamy się na to? Wskazał na podstawę góry. Nawet w ciemnościach nocy widzieli, że pierwsze kilkaset stóp w górę było gładką skałą. Elfka wpatrywała się uważnie, lecz nie była w stanie zauważyć żadnego otworu, co ją zdziwiło. Słuchając wyjaśnień Roma, uwierzyła, że zobaczą go od razu po wyjściu. Odwróciła się, żeby go zawołać, lecz spostrzegła, że po szczelinie, przez którą przeszli, nie pozostał już właściwie ślad. Werescy uklękła i przyłożyła ucho do niewielkiej szpary. Nic nie słyszała. Zapomnij o nich, moja elfia damo. Powrócili do swoich kryjówek. W głosie Falstada słyszała odrobinę pogardy dla kuzynów ze wzgórz. Kiwając głową, elfka w końcu przypomniała sobie polecenie Krasusa. Odsuwając na bok płaszcz, wyjęła medalion z ukrycia i umieściła go na piersi. Werescy założyła, że czarodziej będzie w stanie widzieć w ciemnościach, gdyż inaczej nie byłby w stanie im pomóc. Co to? Pomoc, mam nadzieję. Krasus ostrzegł ją, żeby nie mówiła nikomu, ale chyba nie oczekiwał, że będzie oszukiwać Falstada. Krasnolud mógł uznać, że zwariowała, gdyby w końcu zaczęła mówić do siebie. Wszystko jest całkiem widoczne. Ogłosił czarodziej, na co elfka drgnęła. Dziękuję. Co się stało? Dlaczego podskoczyłaś? Falstadzie, wiesz, że Kirintor wysłał Ronina z misją? Ano. I to nie tą głupią, na którą nam mówił. Dlaczego pytasz? Ten medalion pochodzi od czarodzieja, który go wybrał, który wysłał go z prawdziwą misją, a jej częścią było, jak sądzę, wejście do wnętrza góry. Z jakiego powodu? Wcale nie wydawał się zdziwiony. Dotychczas mi tego nie wyjaśniono, lecz chodzi o medalion. Pozwala on jednemu z tych czarodziejów, Krasusowi, rozmawiać ze mną. Ale ja nic nie słyszę. Tak to niestety działa. Typowe czary, stwierdził krasnolud takim samym tonem, jakim mówił o wadach swoich kuzynów ze wzgórz. Lepiej ruszajcie się, zasugerował Krasus. Czas, jak mawiają, jest najważniejszą rzeczą. Czy coś się właśnie stało? Znów podskoczyłaś. Jak już mówiłam, nie możesz go słyszeć, ale ja mogę. Chcę, żebyśmy ruszali. Mówi, że może nas prowadzić. Może widzieć? Przez kryształ. Krasnolud podszedł do medalionu i wskazał palcem na kryształ. Przysięgam na Eiri, że jeśli nas oszukasz, mój duch będzie cię nawiedzał, czarodzieju. Przysięgam! Powiedz krasnoludowi, że mamy podobne cele. Werescy powtórzyła to Falstadowi, który przyjął jej słowa niechętnie. Elfka także miała wątpliwości, których jednak nie ujawniała. Krasus powiedział, że ich cele są podobne. Nie znaczy to, że takie same. Mimo tych myśli wypełniła pierwsze polecenie Krasusa co do słowa, zakładając, że przynajmniej dostaną się dzięki niemu do środka. Jego wskazówki z początku wydawały się dziwne, gdyż zmuszały dwójkę do obchodzenia góry, co było bardzo czasochłonne. Wkrótce jednak czarodziej doprowadził ich do łatwiejszej ścieżki, którą po chwili dotarli do niewielkiej jaskini. Werescy założyła, że musi być to wejście. Gdyby tak nie było, na pewno ich wątpliwy przewodnik by im to powiedział. To stara krasnoludzka kopalnia, stwierdził Krasus. Orki myślą, że chodnik prowadzi donikąd. Werescy przesunęła się. Werescy przyglądała się uważnie. Czemu Rom i jego ludzie nie wykorzystali go, skoro wiedzieli, że prowadzi do środka? Ponieważ cierpliwie czekali. Chciała zapytać, na co czekali, lecz nagle Falstad chwycił ją za ramię. Słuchaj no, szepnął jeździec gryfów. Coś się zbliża! W ostatniej chwili ukryli się za stertą głazów. Przerażający kształt zbliżył się zdecydowanym krokiem do jaskini, sycząc przy tym. Werescy zauważyła rozglądającą się smoczą głowę. Czerwone oczy słabo świeciły w ciemnościach. Jest jeszcze ważniejszy powód, dla którego nie używali wcześniej tego tunelu, szepnął Falstad. Wiedziałem, że byłoby to zbyt piękne, żeby było prawdziwe. Głowa smoka wyprostowała się. Bestia zwróciła się w ich stronę. Musicie być cicho.
Smoki mają bardzo ostry słuch, powiedział mag. Elfka nie miała zamiaru przekazywać tej informacji, gdyż oboje dobrze o tym wiedzieli. Schwyciwszy mocno miecz, patrzyła, jak Behemot robi dwa kroki w stronę miejsca, gdzie się ukryli. Nie był tak ogromny jak skrzydła śmierci, ale bez trudu mógł wysłać Joni Falstada na tamten świat. Smok nagle rozłożył skrzydła. Dzięki swej umiejętności widzenia w ciemnościach, elfka zauważyła, że były one zniekształcone. Nic dziwnego, że ten smok służył orkom jako pies podwórkowy. A gdzie był jego opiekun? Orki nigdy nie pozostawiały smoka samego, nawet jeśli nie mógł on latać. Wyszczekana komenda szybko odpowiedziała na to pytanie. Daleko za bestią pojawiła się płonąca pochodnia, a stopniowo ukazał się cały potężny ork. W drugim ręku niósł miecz, prawie tak długi jak Weressa. Strażnik ryknął coś do smoka, który wściekle zasyczał. Ork powtórzył rozkaz. Powoli bestia zaczęła się odwracać od miejsca, gdzie się kryli. Weressa wstrzymała oddech z nadzieją, że wojownik i jego ogar odejdą. W tej samej chwili klejnot w medalionie nagle zapłonął tak jasno, że oświetlił cały teren wokół głazów. Zakryj go! Szepnął Falstad. Łowczyni próbowała, ale było już za późno. Smok się obrócił, a do tego zareagował też ork. Trzymając przed sobą pochodnie i ostrze, powędrował w stronę ich kryjówki. Za nim podążał szkarłatny lewiatan, gotów do ataku na jego rozkaz. Zdejmij medalion z szyi, rozkazał Krasus. Przygotuj się, by rzucić go w stronę smoka. Ale zrób to! Weressa szybko zdjęła medalion i przygotowała się do rzutu. Falstad spojrzał na swoją towarzyszkę, ale nic nie powiedział. Ork zbliżył się. Sam był sporym wyzwaniem, ale ze smokiem u boku nie pozostawił łowczyni krasnoludowi zbyt wiele nadziei na przeżycie. Każ krasnoludowi wyjść i się pokazać. Chcę, żebyś wyszedł, Falstadzie, szepnęła niepewna. Dlaczego w ogóle przekazuje krasnoludowi coś tak głupiego? A? Wolałbym, żeby wszedł prosto do paszczy smoka, czy też położył się przed bestią i pozwolił jej spokojnie je pogryźć? Nie mamy czasu. Ponownie powtórzyła słowa czarodzieja. Falstad zamrugał, odetchnął głęboko i pokiwał głową. Przygotowawszy młot burzy, przeszedł za Weressą i opuścił bezpieczne schronienie za głazami. Smok ryknął. Ork chrząknął. Pysk rozszerzył mu się w uśmiechu. Krasnolud! Warknął. Dobrze! Już się tu nudziłem. Będziesz niezłą rozrywką, zanim nakarmię tobą tego tutaj. Ostatnio był trochę głodny. No ty będziesz dobrą rozrywką, świńska mordo. Robiło mi się trochę zimno. Zmiażdżenie twojej grubej czaszki ogrzeje mi kości. Orki i jego bestia postąpili do przodu. Rzuć talizman w stronę smoka. Upewnij się, że wyląduje w okolicy jego paszczy. Rozkaz wydawał się tak absurdalny, że z początku Weressa wątpiła, czy usłyszała go poprawnie. Potem pomyślała, że może Krasus będzie w stanie rzucić przez medalion zaklęcie, które przynajmniej unieruchomi dziką bestię. Rzucaj, zanim twój przyjaciel straci życie. Łowczyni wyskoczyła zza głazów, zaskakując obu strażników. Spojrzała w stronę orka, po czym wycelowała dokładnie i rzuciła medalion w stronę paszczy smoka. Smok wystrzelił do przodu i równie gładko chwycił zębami talizman. Weressa zaklęła. Krasus z pewnością tego nie oczekiwał. Wówczas jednak zdarzyła się dziwna rzecz, która sprawiła, że cała trójka wojowników zatrzymała się na chwilę. Lewiatan nie połknął medalionu, ani nie rzucił go na bok, lecz stanął bez ruchu, przechyliwszy głowę. Jego pysk wypełniała czerwona aura, która jednak nie wydawała się szkodzić smokowi. Ku zdziwieniu wszystkich Behemot usiadł. Niezbyt z tego zadowolony ork wykrzyknął rozkaz. Smok jednak zdawał się go nie słyszeć. Wyglądał tak, jakby wsłuchiwał się w jakiś odległy głos. Ha, twój pies znalazł sobie zabawkę, orku, wyśmiewał się Falstad. Wygląda na to, że przynajmniej raz będziesz musiał sam walczyć. W odpowiedzi wojownik pchnął pochodnią, niemal podpalając brodę krasnoluda. Przeklinając głośno, Falstad zabrał się za robotę swoim młotem burzy, prawie miażdżąc wyciągniętą rękę orka. To z kolei pozwoliło strażnikowi na pchnięcie mieczem. Weressa nie mogła się zdecydować. Chciała pomóc Falstadowi, jednak bała się, że w każdej chwili smok może nagle wyjść z transu i wspomóc swojego opiekuna. Gdyby to się zdarzyło, ktoś musiał być gotów, by stawić czoła bestii. Krasnolud i jego przeciwnik wymieniali ciosy.
Miecz i pochodnia równo odpowiadały młotowi burzy. Ork próbował zmusić Falstara do wycofania się, niewątpliwie mając nadzieję, że jego przeciwnik wywróci się na nierównym gruncie. Elfka rzuciła jeszcze jedno spojrzenie na smoka. Wciąż miał przechyloną głowę. Oczy były otwarte, ale wydawały się wpatrywać w coś bardzo odległego. Zbierając się w sobie, Veressa odwróciła się od lewiatana i ruszyła na pomoc Falstadowi. Jeśli smok ich zaatakuje, niech tak będzie. Nie chciała ryzykować, że jej towarzysz zginie. Ork wyczuł, że się zbliża, gdyż kiedy pchnęła mieczem w jego stronę, zamachnął się pochodnią. Veressa odetchnęła ciężko, gdy płomienie ocale minęły jej twarz. Jej przybycie zmusiło strażnika do walki na dwa fronty i dlatego próba spalenia jej sprawiła, że się odsłonił. Falstad nie potrzebował zachęty, żeby to wykorzystać. Młot opadł. Gardłowy krzyk orka niemal zagłuszył odgłos pękającej kości. Miecz wypadł z drżącej ręki wojownika. Młot zmiażdżył ramię w łokciu, przez co stało się bezużyteczne. Napędzany bólem i wściekłością, okaleczony strażnik wepchnął pochodnię w pierś krasnoluda. Krasnolud cofnął się o krok do przodu, próbując ugasić płomyki na brodzie i torsie. Jego przeciwnik próbował zaatakować, ale przeszkodziła mu elfka. Mały elfik, prychnął. Ciebie też spalę! Zasięg jego długiego ramienia wraz z pochodnią znacznie przewyższał jej. Veressa dwa razy robiła unik, kiedy ją atakował. Musiała to zakończyć szybko, zanim uda się wykorzystać tę chwilę, gdy ona się zdekoncentruje. Gdy po raz kolejny zamachnął się na nią, zaatakowała. Nie jego, lecz pochodnie. Oznaczało to, że musiała pozwolić płomieniu zbliżyć się do niej na niebezpiecznie małą odległość. Zwierzęcą twarz orka wypełniło oczekiwanie. Czubek jej miecza wbił się w drewno, wyrywając pochodnie z palców zaskoczonego strażnika. Veressa nie spodziewała się tak wielkiego sukcesu. Natychmiast rzuciła się do przodu, wraz z mieczem popychając pochodnie. Płomienie buchnęło orkowi prosto w twarz. Wojownik ryknął z bólu, odpychając pochodnie, ale zniszczenia już się dokonały. Oczy, nos i prawie cała górna część twarzy strażnika zostały poparzone. Nic nie widział. Elfka czuła się winna, jednak musiała go uciszyć, dlatego przebiła ślepego orka mieczem, przerywając jego okrzyki bólu. No Eiri, stwierdził Falstad. Myślałem, że już się nie ugaszę. Elfce, która wciąż próbowała złapać oddech, udało się wykrztusić. Czy wszystko w porządku? No, smutno mi, że straciłem zapuszczałem przez tyle lat brodę, ale przeżyję to. Co się stało temu przerośniętemu psu? Smok opadł na cztery łapy, jakby przygotowywał się do snu. Wciąż miał w pysku medalion, lecz kiedy mu się przyglądali, upuścił go łagodnie na ziemię, po czym spojrzał na nich, jakby oczekiwał, że któryś z nich go podniesie. Czy on chce, żebyśmy zrobili to, co myślę, że chce, żebyśmy zrobili, moja elfiedamo? Obawiam się, że tak. I wiem nawet, kto mu to zasugerował. Ruszyła w stronę pełnego oczekiwania behemota. Nie masz zamiaru go podnieść, prawda? Nie mam innego wyboru. Gdy łowczyni zbliżyła się, smok patrzył na nią z góry. Mówiono, że smoki dobrze widzą w ciemności i mają jeszcze lepszy węch. Będąc tak blisko, Veressa z pewnością nie mogła uciec. Używając kraju swojego płaszcza, ostrożnie podniosła talizman, trzymany tak długo przez smoka w pysku, dosłownie ociekał ślinę. Z pewnym obrzydzeniem wytarła go najlepiej, jak potrafiła o ziemię. Klejnot nagle zapłonął. Droga wolna, zabrzmiał monotonny głos Krasusa. Lepiej pospieszcie się, zanim przyjdą inni. Co zrobiłeś temu potworowi? Szepnęła. Porozmawiałem z nim. Już rozumiem. Pospieszcie się. Smok zrozumie? Veressa chciała zapytać o więcej, ale wiedziała, że nie otrzyma zadowalającej odpowiedzi. W jakiś sposób jednak udało mu się dokonać niemożliwego i za to musiała mu być wdzięczna. Założyła łańcuch na szyję. Do Falstada powiedziała po prostu: mamy ruszać. Wciąż potrząsając głową na widok smoka, krasnolud podążył za nią. Krasus dotrzymał słowa. Pokazywał im drogę przez porzuconą kopalnię, a w końcu poprowadził ich w dół tunelem, o którym Veressa nie powiedziałaby nigdy, że może prowadzić do górskiej fortecy. Zmusił parę do przeciskania się przez wąski boczny korytarz, aż w końcu dotarli na górny poziom obszernej podziemnej jaskini. Jaskini wypełnionej zabieganymi orkami.
z półki, gdzie się kulili, widzieli straszliwych wojowników pakujących materiał i wypełniających wozy. Z boku jeździec trenował młodego smoka, a drugi jeździec najwyraźniej przygotowywał go do szybkiego wyjazdu. Wygląda na to, że przygotowują się do ucieczki. I również się tak zdawało. Przechyliła się, żeby przyjrzeć się uważniej. Zadziałało. Krasus odezwał się, jednak z tonu jego głosu Veressa wnioskowała, że te słowa były przeznaczone tylko dla niego samego. Prawdopodobnie nawet nie wiedział, że powiedział coś na głos. Czy w jakiś sposób zaplanował, żeby orki opuściły Grim Battle? Mimo iż zadziwił ją sposób, w jaki czarodziej potraktował smoka, elfka wątpiła, żeby miał takie wpływy. Smok przygotowany do wylotu nagle ruszył w stronę głównego wejścia z jaskini. Jego jeździec skończył się przepinać i przygotował się do lotu. Inaczej niż w przypadku walki, ten smok był załadowany zapasami. Pochyliła się do tyłu, zastanawiając się. Choć w wielu aspektach opuszczenie Grim Battle przez orki oznaczało duże korzyści dla sojuszu, pozostawiało też zbyt wiele pytań i trochę kłopotów. Jaki użytek miałoby orki z Ronina, skoro zamierzały odejść? Z pewnością nie zabierały wrogiego czarodzieja. Czy rzeczywiście mieli zamiar przenieść wszystkie smoki? Czekała, aż Krasus podyktuje jej kolejne kroki. Jednak czarodziej pozostawał dziwnie milczący. Veressa rozejrzała się wokół, próbując zorientować się, która droga najszybciej doprowadzi ich do miejsca, gdzie przetrzymywano Ronina. No, zakładając, że czarodziej jeszcze nie został zabity. Falstad położył jej dłoń na ramieniu. Tam w dole, widzisz to? Podążyła za jego spojrzeniem i zobaczyła goblina. Biegł wzdłuż innej półki, do otworu daleko na lewo od nich. To Kryl, nikt inny. Elfka też była tego pewna. Mam wrażenie, że się dobrze tu orientuje. Ano, tego doprowadził nas do sojuszników orków, troli. A dlaczego goblin nie doprowadził ich do schwytania przez orki? Dlaczego zamiast tego oddał ich krwiożerczym trollom? Z pewnością orki z chęcią przesłuchałyby ich dwoje. Koniec zastanawiania się. Miała pomysł. Krasus, czy możesz pokazać nam, gdzie wybiera się ten goblin? Żaden głos nie zabrzmiał w jej głowie. Krasus? Co się stało? Czarodziej nie odpowiada. Więc jesteśmy sami? Pytnął Falstad. Na razie tak. Wyprostowała się. Tamta półka. Myślę, że prowadzi nas tam, gdzie chcemy. Orki prawdopodobnie chciały, żeby te tunele były spójne. No, więc idziemy bez czarodzieja. Dobrze, bardziej mi się podoba. Veressa ponuro pokiwała głową. Tak, idziemy bez czarodzieja, ale nie bez naszego małego przyjaciela, Kryla.